Rolnictwo ekologiczne to najbardziej prośrodowiskowa metoda produkcji rolnej. To bardzo ważny obszar, który wymaga ciągłych zmian w celu zwiększenia jego udziału w produkcji rolnej ogółem. Można śmiało podkreślić, że rolnictwo ekologiczne jest trendem światowym. Wyraźnie zaznaczyła to Komisja Europejska zarówno w strategii na rzecz bioróżnorodności, jak i w strategii od pola do stołu – Farm to Fork. Wśród najważniejszych celów strategii unijnych można wymienić redukcję zużycia pestycydów, antybiotyków i nawozów oraz osiągnięcie do 2030 roku większego udziału powierzchni upraw rolnictwa ekologicznego, który średnio dla całej Unii Europejskiej powinien wynosić 25%. Rolnicy zajmujący się produkcją ekologiczną, podobnie jak w starej perspektywie finansowej, mogą liczyć również na dopłaty i w nowej perspektywie na lata 2023-2027. 25 miliardów w ramach Krajowego Programu Strategicznego. Również tam są w ekoschematach są takie rzeczy, które właśnie będą dotyczyły rolnictwa ekologicznego. Naszą polską zaletą, a co niektórzy uważają to za wadę, a my uważamy to za zaletę, to są właśnie gospodarstwa małe i średnie. Gospodarstwa, które są w stanie wytwarzać surowce przede wszystkim bardzo wysokiej jakości, nie ilościowo, ale jakościowo. I z tego właśnie możemy wytwarzać produkty ekologiczne. W okresie konwersji, ale również i w okresie rolnictwa ekologicznego są naprawdę, będą ogromne dopłaty do 1 hektara, w zależności oczywiście od upraw, więc rolnicy będą mieli szansę, żeby pozyskać środki i te unijne, i te krajowe, ale przede wszystkim będą mieli szansę na to, żeby wytwarzać żywność najwyższej jakości właśnie w systemie tak zwanym ekologicznym. Rosnące zainteresowanie konsumentów to większe możliwości sprzedaży produktów ekologicznych. W 2021 roku działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego prowadziło w Polsce 21 795 podmiotów, w tym 19 986 rolników ekologicznych gospodarujących na powierzchni 550 tysięcy hektarów. Największą powierzchnię ekologicznych użytków rolnych zajmowały uprawy zbóż. Na drugim miejscu znajdowały się trwałe użytki zielone. W 2021 roku względem 2020 w obszarze ekologicznej produkcji zwierzęcej znacząco zwiększyła się produkcja mleka krowiego oraz wzrosło pogłowie zwierząt, szczególnie drobiu i trzody chlewnej. Ponadto znacząco wzrosła liczba przetwórni ekologicznych. W 2021 roku było ich 1174. Mamy nową ustawę dotyczącą rolnictwa ekologicznego, ona weszła w życie. Biurokracja będzie zdecydowanie mniejsza, jeżeli chodzi o to rolnictwo ekologiczne. Ta współpraca naprawdę między instytucjami, czyli agencją płatniczą, naprawdę będzie zdecydowanie łatwiejsza, bo tak jak wspomniałem wcześniej, przede wszystkim powinno być zdecydowanie mniej papierów, a zdecydowanie więcej rolnicy powinni czasu poświęcać właśnie na produkcję w własnych gospodarstwach. No i co najważniejsze, musimy zbudować solidną sieć właśnie, żeby można było dystrybuować właśnie produkty wytwarzane choćby w systemie ekologicznym. Rolniczy handel detaliczny to też jest olbrzymia szansa właśnie na rolnictwo mniej przetworzone, a docierające bezpośrednio do konsumenta. Więc każdy konsument może sięgnąć do przeglądarki internetowej, wpisać w hasło rolniczy handel detaliczny i w promieniu kilku kilometrów znajdzie takie gospodarstwo, gdzie będzie mógł nabyć mniej przetworzone produkty żywnościowe. Pani Małgorzata Wasiuk zawsze chciała mieszkać i pracować na wsi. Świadczy o tym choćby fakt, że już w wieku 8 lat nauczyła się doić krowy. Po kilku latach planów doszła do wniosku, że już czas. Koza Bella, kupiona przez internet, okazała się być dla niej początkiem przygody z rolnictwem ekologicznym. Zaczęło się od syna, który po urodzeniu wymagał specjalnej opieki, był uczulony na wiele produktów. Potrzebowaliśmy dobrego, sprawdzonego jedzenia. Zaczęło się od jednej kozy, która po 2 tygodniach urodziła bliźniaczki, stąd nazwa gospodarstwa 3 kozy. Później było tych kóz coraz więcej, 5, 7, potem doszły owce, owce mleczne, owce mięsne, później drób, króliki i tak po kolei rozwijaliśmy gospodarstwo. Z roku na rok było coraz więcej zwierząt, coraz więcej pól do uprawy. Od początku uprawialiśmy wszystko metodami czystymi, ekologicznymi, bez użycia nawozów, bez chemii i była to naturalna kolej rzeczy. Wykorzystywaliśmy tylko nawozy, które wyprodukowały nasze zwierzęta. Obornik owczy, obornik kozi,
tego używaliśmy na nasze pola, tego używaliśmy do naszych warzyw. Używamy dodatkowo gnojówki z pokrzywy, gnojówki z innych ziół i dzięki temu rosną pomidory, ogórki i inne warzywa. Głównie uprawiamy zboża. Największy areał w tym roku to była pszenica Orkisz. Świetnie plonowała. Mamy tutaj gleby czwartej klasy. Dalej uprawiamy pszenżyto, pszenżyto jare, pszenżyto ozime, owies, saradele. Uprawiamy też żyto. Mamy też ziemniaki, marchew, dynie. Pracy w gospodarstwie jest sporo, jednak właścicielka nie narzeka. Ważne, by mieć odpowiedni plan. Trzeba po prostu zaplanować pewne czynności. Wiedzieć, że pewne rzeczy przydadzą nam się nie dziś, tylko w jakimś odstępie czasu. Ten wspomniany obornik będzie nam potrzebny na jesieni. Bele słomy będą nam potrzebne do ściółkowania, więc musimy o tym pomyśleć, tak? W czasie żniw pozbierać, odpowiednio zabezpieczyć. Zwierzęta żywione są paszami, które są wyprodukowane tylko i wyłącznie w naszym gospodarstwie. Nie dokupujemy żadnych innych składników. Wszystkie zboża, którymi karmimy, są nasze. Wszystkie warzywa, którymi karmimy, też są nasze. Także to jest obiekt zamknięty. Nie kupujemy nowych zwierząt, nie wprowadzamy nowych zwierząt, tylko te, które urodzą się u nas na naszym terenie. Rolniczka sprzedaje swoje produkty prosto z gospodarstwa w ramach rolniczego handlu detalicznego. Chętnych na świeże warzywa, owoce, mleko, sery czy chleb nie brakuje. Kupujący doceniają te produkty, bo są świeże i co najważniejsze, ekologiczne. Certyfikaty ekologiczne mamy na wszystkie produkty, które wychodzą z naszego gospodarstwa, począwszy od warzyw, przez zboża, przez mleko, jajka, kozy, owce, kury, indyki, gęsi. Każdy produkt, który wytwarzamy, ma certyfikat. Jest popyt na produkty ekologiczne. Bardzo dużo rodziców, młodych rodziców pyta o produkty dla dzieci, o mleko dla dzieci alergicznych, ale też i starsze osoby, osoby po chorobach, osoby, które potrzebują wzmocnić organizm, poszukują dobrych, sprawdzonych produktów. Pani Małgorzata, gdyby miała wybierać wieś czy miasto, rolnictwo konwencjonalne czy ekologiczne, to w sumie odpowiedź jest jedna. Zachęca do prowadzenia gospodarstw właśnie w sposób ekologiczny. Tutaj kilka lat prowadziliśmy gospodarstwo konwencjonalne, zastanawiając się, czy to jest dobry pomysł. Tu się nie ma nad czym zastanawiać. Tu trzeba po prostu wysłać wniosek, który jest wnioskiem bezpłatnym. Bardzo szybko się to dzieje. Za kilka tygodni była kontrola. Panie inspektorki przyjechały, wytłumaczyły co i jak. Naprawdę nie stanowi to absolutnie żadnego problemu. Korzystamy z dopłat ekologicznych. Oczywiście są to dopłaty obszarowe, oczywiście przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zdecydowanie wspomagają gospodarstwo. Jest to zauważalna kwota w budżecie gospodarstwa. Można powiedzieć, że jest to 1/3 wszystkich dotacji, jakie otrzymujemy. Dodatkowo jeszcze dostajemy dotacje na zwierzęta z racji dobrostanu, który zapewniamy zwierzętom. W tym gospodarstwie są owce, kozy, kury, gęsi, kaczki, indyki. Bioróżnorodność ma znaczenie w produkcji ekologicznej. Bioróżnorodność wynika tak naprawdę, jest konsekwencją dywersyfikacji ryzyka, ponieważ nie zawsze wszystko wychodzi, więc zdywersyfikowaliśmy to ryzyko na kozy, na owce, na kury, na gęsi, na indyki, różnorodne zboża, żeby jak najbardziej zwiększyć różnorodność w żywieniu też zwierząt. Dlatego tyle różnych zbóż, bo potrzebujemy jak najszerzej, im więcej zwierzęta dostają, tym są zdrowsze, tak? W sensie różnorodności, bo jeżeli karmimy paszą jednorodną, to zaczynają się problemy żołądkowe. Dodatkowo siejemy saradele. Zbieramy na nasiona, ponieważ po każdym skoszeniu, po każdym zebraniu plonów wsiewamy poplony. Ziemia nigdy nie pozostaje goła. Bioróżnorodność w gospodarstwach ekologicznych polecają także naukowcy. To bardzo ważne, by od początku działalności był wybór w produkcji.
szczególnie początkujący rolnik ekologiczny powinien mieć kilka różnych gatunków uprawianych, czy kilka gatunków zwierząt hodowanych, żeby zobaczyć, jak to po prostu się będzie udawało i co w jego klimacie, w jego warunkach, co będzie dawało najlepsze rezultaty. Później można ograniczyć, czyli tą rozmaitość później można troszeczkę ograniczyć, wiedząc, że aha, udało mi się to, dobrze, to będę uprawiał to, to i to. Tamte rzeczy mi się gorzej udają, nie będę ich uprawiał. No i kwestia zbytu, trzeba mieć też zbyt, więc no też prawda jest taka, że rolnik musi myśleć o tym od samego początku, na co będzie miał zbyt, bo tak to jest wszystko zorganizowane, musi to gdzieś sprzedać. Więc albo kontrakty jakieś, bo niektóre firmy podpisują, albo po prostu orientacja w okolicy, na co byłby zbyt, na czym są zainteresowani konsumenci. A jeśli chodzi o walory środowiskowe, to no, tutaj w ogóle nie ma, to nie podlega żadnej dyskusji, absolutnie żadnej, bo jest mnóstwo badań, które pokazują, że te walory środowiskowe są zdecydowanie lepsze wtedy, kiedy będziemy stosowali metody ekologiczne. Żywność wyprodukowana w gospodarstwach ekologicznych jest coraz częściej poszukiwana przez konsumentów, bo są coraz bardziej świadomi tego, co kupują. Tak więc zakup produktów ekologicznych jest wyrazem nie tylko dbałości o zdrowie, ale również poszanowania środowiska naturalnego.